Dobra, mam ciekawe rozkminy, więc stwierdziłem, że się z wami nimi podzielę. Tak więc zobaczcie. Zauważcie, że wolność to jest. Każdy o tym mówi, okej. I potem powiecie, tak, jesteś kolejnym człowiekiem, który właśnie o tym mówi, że wolność to stan umysłu i że masz być wolny. Ale co to w ogóle, kurde, znaczy, że masz być wolny? I tak doszedłem do tego, co to znaczy, żeby czuć się wolnym. To znaczy, że cokolwiek chcesz zrobić, padnie ci to do głowy. O, usiadłem sobie w końcu dobrze, bym wygodny, nie? Tak więc cokolwiek chcesz zrobić, to po prostu to robisz, ale wiadomo, że zanim zaczniesz to robić, to bardzo często masz jakieś myśli, a nie, bo ta osoba sobie coś pomyśli, albo kurczę, jak to zrobię, to każdy się będzie na mnie gapił. I po co to? Ale zobaczcie. Bo znowu powiedzieć, tak, każdy mówi, nie przejmuj się właśnie tymi myślami, które masz w głowie. Ale chodzi o to, że jak zrozumiesz, dobra, to ktoś się na mnie będzie gapił. To skoro już się będzie gapił, to co to w sumie, co się potem stanie? Ja się jakoś poczuję. Dobra, i to, że się jakoś poczułeś, co to dla ciebie znaczy? W momencie, gdy zdajecie sobie sprawę, że to, jak się czujecie, to uczucie jest po prostu tym uczuciem. Nie dacie mu sobą sterować, tylko zaobserwujecie, jakie jest to uczucie i jak się z nim wyczujecie. Jak ono pasuje do reszty twojego otoczenia, do innych uczuć, które też czujesz w tej właśnie chwili. Może to właśnie uczucie nie czujesz tam dobrze, dookoła tych innych uczuć, które lubicie w sobie mieć. Więc w sumie to by mogło znaczyć, że te inne uczucia mogą uzdrowić to uczucie, zaprosić do siebie, zrobić coś, żeby to uczucie, którego w sumie nie lubicie, czyli ten wasz wstyd przed czymś, był przez was na tyle akceptowalny tam w środku w was, żeby to z wami współgrało. A jak spojrzycie jeszcze krok do tyłu, to zauważycie, że tak naprawdę cokolwiek by się nie działo i jak te uczucia by ze sobą grały lub nie współgrały, to i tak nie ma znaczenia, bo to część was. Ona taka jest i wystarczy ją obserwować, a nie przejmować się dokładnie tym, co się tam dzieje. Chociaż też nie zawsze, bo wiadomo, że przewlekły stres i takie rzeczy to nas bardzo wyniszcza. Oczywiście, że tak. Ale w momencie zrozumienia, że to wszystko, co się w nas dzieje, się tam po prostu dzieje. I jeśli pozwolimy, żeby się działo, ale nie będziemy ulegać tym emocjom, a raczej tym uczuciom, które te rzeczy, te uczucia w nas wywołują w naszym ciele, czyli po prostu produkcji różnych, no, enzymów, czy tam chemikali, które nasze ciała produkują. A więc w momencie, gdy obserwujemy tylko i wyłącznie nasze uczucia, a nie przejmujemy się nimi, to cokolwiek by się tam nie działo dookoła tych znajomych, czyli tych uczuć, nawet jeśli będą ze sobą kłócić, to jeśli to nie będzie tak bardzo ingerowało jakby w nasze inne emocje, tylko pozwolimy, żeby się działo. W tym momencie wpływ tych emocji na nasze ciała jakby zanika, bo ten wpływ jest odcięty, czyli nie odbieramy tych emocji, nie wcielamy ich jakby w siebie, w swoje ciało z tych. No, nie bierzemy do siebie energii z wytwarzanej przez siebie emocji. Potrafimy odciąć dopływ tej energii lub go podłączyć, jeśli będziemy akurat chcieli mieć troszeczkę takiej energii w jakimś celu, bo każda energia jest w jakimś celu, czy to dobra, czy zła, to wszystko tylko i wyłącznie punkt odniesienia. No, więc to jest ta rozkmina dla was na dzisiaj. Zauważcie, czy potraficie obserwować swoje emocje i zdać sobie sprawę z tego, jaki wpływ one na was mają. Czy potraficie po prostu odciąć ten wpływ na jakiś czas i zauważyć, czy to wam służy, czy nie do końca. Które emocje, które zestawy emocji warto sobie przechowywać i się z nimi utożsamiać, a z którymi nie, bo nam przeszkadzają. I w momencie, gdy będziemy wolni, czyli nie będziemy czuć żadnego strachu do żadnej czynności, którą będziemy chcieli w życiu zrobić, wtedy będziemy szli przez życie szczęśliwi, z podniesioną głową, pełni emocji, bo nic nas nie będzie blokowało. Każdy pomysł, który będziemy chcieli zrobić, znajdzie jakieś wyjście w naszym świecie, bo będziemy w stanie
znaleźć sposób, żeby to się stało. Czy to będzie praca roczna, czy dwuroczna, a może znalezienie jakiegoś grantu, a może po prostu wyjście poza miasto, bo boimy się całe życie wyjść z domu, bo czujemy się osaczeni przez kogoś, przez coś, oceniani. Ale czy ta ocena ma w ogóle jakieś znaczenie? Ważne jest tylko to, jak wy się z tym czujecie. Zaobserwujcie to. Miłego dnia wam życzę.